nagrywam ciąg dalszy poprzedniego filmu, właśnie wracam z działki. Akurat przerwał mi niesamowity telefon od kolegi Jacka, który po prostu wstrzelił się tak w to, co się działo w moim sercu, że po prostu tak aż się popłakałam ze wzruszenia. Powiedział tyle fajnych, ciepłych słów, że mnie po prostu wzruszył. Dziękuję ci, Jacku, z całego serca, że tak abyś wyczuł, że tego potrzebuję. I tu raz tutaj skończyłam na tej granicy. Mówiłam o granicach, gdzie powinny być te granice stawiane naszym dzieciom. I o tym, że ja uważam, że powinniśmy ewidentnie dać wolną wolę naszym dzieciom, żeby szły swoją drogą. Czasami trzeba pozwolić im się poprzewracać, ponabijać guzów, poranić się, żeby doświadczali tego, co wybrała ich dusza. To jest moje zdanie. Idę zaraz do lasu, ściągam buty, przytulam się do drzewa i gdzieś mentalnie porozmawiam z duszą mojego syna. Czy daje mi przyzwolenie na miłość, na akceptację. I wtedy, jeżeli to poczuję, to myślę, że zadzieje się to, co dla niego, dla jego duszy, dla moich doświadczeń jest najlepsze. Chciałam tak wesprzeć każdego rodzica, każde matczyne serce, które w podobny sposób cierpi, które w podobny sposób doświadcza. Pamiętajcie, miłość jest wszechobecna i tylko poprzez miłość można wykreować dobro. Można cokolwiek wykreować tylko poprzez miłość. Bezwarunkową, czystą miłość. I tą miłością, tą energią dzielę się z wami i przesyłam wam całą moc dobrych wibracji, czystych intencji i samych cudowności w doświadczaniu tego życia. Ja się nie poddaję, zobaczcie, jak tu pięknie. Dzisiaj wiatr odnowy wieje. Na pewno słyszeliście. Ja czuję, że to jest wiatr odnowy dla nas wszystkich. I poprzez te doświadczenia jesteśmy dużo mądrzejsi, dużo silniejsi i myślę, że dużo lepsi od środka. Trzymajcie się. Do następnego razu. Pa.